to nie pomyłka, tramwaj powrócił na ulicę Ratajczaka. I to powrócił z piskiem. Na wysokie dźwięki wydobywające się z szyn tramwajowych uwagę zwrócili okoliczni mieszkańcy, o czym poinformowało na swoim profilu facebookowym Stowarzyszenie Plac Wolności. W wielu miejscach spotykamy się z sytuacjami, gdzie smarownice nie działają, tramwaje, te które miały być niezwykle ciche, wydają potworne dźwięki i mieszkańcy mają tego po prostu dosyć. Faktycznie, w tym przypadku, co przyznaje rzeczniczka MPK Poznań Agnieszka Smogulecka, tramwaj przejechał po torach, na których nie było wcześniej smarownicy, czyli czujnika, który reaguje na przejazd tramwaju i wydaje polecenie do smarowania. Testy były prowadzone przed zamontowaniem smarownicy. Na ulicy Ratajczaka jest przygotowana instalacja pod smarownicę. W momencie, kiedy zapadnie decyzja, aby ten fragment torowiska wykorzystać, smarownica zostanie zamontowana. Zdaniem Anny Elzanowskiej-Sokolnickiej ze Stowarzyszenia Plac Wolności, taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. To jest dowód na to, jak się nie szanuje mieszkańców. Właśnie to, że ze względów oszczędnościowych nie użyto na przykład smarownicy. A z jakiego powodu w ogóle pojawił się minionej nocy tramwaj na Ratajczaka? Sprawdzana była infrastruktura i możliwość wykorzystania tego fragmentu torowiska w trakcie, nie wiem, przestojów, czy chociażby w trakcie awarii tramwaj mógłby tam zjechać, żeby nie blokować ruchu. Zdaniem Włodzimierza Nowaka ze Stowarzyszenia Urbanator, ulica Ratajczaka to kluczowy fragment poznańskiego torowiska, bo pozwoli na odkorkowanie niektórych miejsc w mieście. Żeby odkorkować Roosevelta i Teatralkę, niezbędne jest torowisko na Solnej. Ono zostanie później połączone odnogą do Ratajczaka. Umożliwi to omijęcie Teatralki przez tramwaje jadące z północy Poznania. Według planów torowisko, które obecnie urywa się przy skrzyżowaniu Ratajczaka z ulicą Święty Marcin, ma zostać poprowadzone dalej w kierunku Wildy. Docelowo trasa tramwajowa wybudowana zostanie także na pozostałym odcinku, czyli między skrzyżowaniem ulicy Niezłomnych, Królowej Jadwigi i Matyi, a ulicą Święty Marcin. Tramwaje, tym razem na stałe, mają powrócić na Ratajczaka do 2026 roku. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.